Wojewódzki inspektor sanitarny, Śląski wojewódzki inspektor sanitarny jest dzisiaj moim Państwa gościem. Witam serdecznie Pana inspektora, kłaniam się nisko. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie inspektorze, wolałbym się spotykać z Panem osobiście czy zdalnie, obojętne, ale mówić o jakichś innych rzeczach, mówić o tym, że jest dobrze, ale do końca dobrze nie jest. Pan w poprzedniej rozmowie powiedział mi coś takiego: nie jestem zwolennikiem karania nikogo za brak maseczki i tak dalej, raczej tłumaczenia. Ja to rozumiem, no ale okazuje się, że chyba społeczeństwo niekoniecznie rozumie te informacje, że dystans społeczny powinniśmy zachowywać, a w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sklepy, kościoły, instytucje obowiązują nas maseczki. To może jednak trzeba karać, skoro nie rozumieją. Ja dalej podtrzymuję swoje stanowisko, bo tutaj logika jest najważniejszą rzeczą. Jednak nie sama kara, ale świadomość po prostu zagrożenia chyba jest bardziej istotna i powinniśmy zrobić wszystko. Tak, państwo jako właśnie publiczne media docierające do szerokiego grona społeczeństwa, jak i my z naszej strony sprzedajemy wiedzę wyznaczoną nam przez autorytety, że jednak ta maska, mimo że w 100% nie chroni, to jednak powoduje to, że zachowujemy dystans pomiędzy sobą. I to powinniśmy podkreślać na każdym szczeblu wejścia do miejsca publicznego typu sklep, kino, teatr. Wszędzie tam, gdzie jest zbiorowisko ludzkie, powinna ona nam towarzyszyć. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze w naszej grupie, w naszej populacji ten wirus zagościł i robimy póki co wszystko, żeby on przetrwał z nami, a tymczasem nasze działania będą zmierzały do tego, żeby go eradykować, czyli wykorzenić z naszej populacji. Lekarze mówią tak, no jeśli ktoś mówi, że nie ma epidemii, nie ma problemu, to niech porozmawia z osobą, która była pod respiratorem. Uważa Pan, że to mogłaby być forma edukacji, gdyby takie świadectwa ludzi przedstawiać? To jest drastyczny przykład, ale specy od socjotechniki po to umieszczają zdjęcia nowotworów na opakowaniach papierosów, żeby każdy widział, jakie są skutki palenia tytoniu. Być może tak drastyczne ujęcia, jak pokazanie człowieka, który walczy o każdy oddech, gdzie maszyna za niego oddycha, byłaby przekonująca, że ten wirus jednak może takie spustoszenie w naszym organizmie powodować. Aczkolwiek bardzo radykalne, ale dla niektórych być może przemawi więcej niż dziesiątki słów. Ja nawet nie mówię o tym, żeby pokazać takie zdjęcia, bo to tak jak Pan mówi, może być brutalne, ale gdyby umieszczać coraz więcej wypowiedzi osób, które przeszły tą chorobę, dzisiaj funkcjonują, ale ją przeszły. Może jej świadectwa, w sensie opowieści o tym, jak było, to byłoby rozwiązanie może. Byłoby na pewno rozwiązaniem, aczkolwiek no, szanujmy też prywatność osób, które przechorowały, czy też stoczyły skuteczną walkę z chorobą. Jeżeli chcą się dzielić, a wiemy, że wiele osób, które traktujemy jako ozdrowieńcy, dla innych oddają krew, oddają osocze, żeby inni łatwiej przeszli tą chorobę, właśnie żeby nie doszło do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. No jednak tłumaczmy, wykorzystujmy każdą drogę dotarcia do osób, które no, pobłażają albo twierdzą, że ten wirus to jest wymysł, w ogóle jego tak naprawdę nie ma, a wszystko robimy po to, żeby, no nie wiem, stworzyć aurę zagrożenia. To jest realny zabójca, jak zresztą każdy drobnoustrój patogenny dla człowieka. Panie inspektorze, wrócę jeszcze do tych maseczek. No i o ile w sklepach jeszcze to w miarę wygląda, bo ludzie się boją, bo są akcje policji. To nie są odosobnione sytuacje, że policjanci po cywilu, policjanci umundurowani zjawiają się w sklepach i po prostu karają tych, którzy ewidentnie lekceważą ten obowiązek, ale są również świątynie, gdzie no, wszyscy podchodzą do tego, ja znam takich ludzi osobiście, którzy w sklepie mają maseczkę i to bardzo dobrej jakości maseczkę, a w kościele są bez maseczki dzień później, bo tam wychodzą z założenia, że przecież nikt nie przyjdzie i tego nie sprawdzi. Tymczasem w samej Częstochowie mamy 18 sióstr zakonnych, które w tej chwili są zarażone koronawirusem. Podobnie jest w Leśniowie, więc to też nie jest miejsce wolne od wirusa. Żadne miejsce nie jest wolne od wirusa. Natomiast świadomość budowana przez właśnie skupiska czy zgromadzenia religijne jest bardzo istotna. Ja spotkałem się również ze stanowiskiem jednego z księży, który podczas mszy powiedział: zdejmijcie maseczki. Ci, którzy mają maseczki, są ludźmi słabej wiary. To on jest słabej wiary i słabego po prostu podchodzenia do tematu. Zbyt mało jeszcze wie na ten temat i jego trzeba na pewno douczać.
mamy doświadczenia, bardzo dobre doświadczenia ze środowiskiem Kościoła, które dba o zdrowie wiernych. Tak na przykład zrobili Paulini z Jasnej Góry, gdzie wspólnie z policją nagrali spot, który mówi, że należy używać tych masek, należy zachować dystans społeczny. I z jednej strony przedstawiciel funkcji państwowych policji, z drugiej strony Paulini jako miejsce kultu religijnego. Da się? Da się, bo są wyedukowani i wierzą w to, że człowiek jest taką naprawdę największą świątynią i powinniśmy o to własne zdrowie i życie dbać. Ktoś, kto ma odmienne zdanie, myślę, że nie powinien takiej posługi spełniać. Panie inspektorze, w restauracji zacznijmy od tego, powinny być odległości, tak? Powinny być wyłączone stoliki, takie są instrukcje dla restauratorów? Są dystanse oczywiście zawarte. Musimy jednak pewnego rodzaju logiką się również kierować. Jeżeli przebywamy razem w gospodarstwie domowym i razem z moją rodziną, z moją żoną, z moimi dziećmi wychodzę do restauracji, ten dystans dla nas nie jest potrzebny. On jest potrzebny wtedy, kiedy pojawiają się osoby nieznane sobie. Nie znamy po prostu stanu zdrowia tej osoby i nie jesteśmy w stanie im zaufać. To ograniczone zaufanie powoduje dystans między nami. 2 metry, w tej chwili planowana jest redukcja do 1,5 metra. Właśnie w tym celu. No dobrze, czyli jeśli 1,5 metra stoliki są gęste, to te stoliki powinny być wyłączone, tak? Jeśli siedzimy przy jednym stoliku jako rodzina, a obok ktoś siedzi, to powinien nas jakiś tam stolik dzielić, mniej więcej te 1,5 metra, tak? Tak jest. Ten dystans powinien być zachowany. To teraz mam pytanie, panie inspektorze, no bo tego typu zalecenia widzę, że stosują duże sieci, restauracje, wielkie restauracje ze Stanów Zjednoczonych, które sieci fast foodów, tak powiem ogólnie, że miałem ich nazw, natomiast nie widziałem tego w innych restauracjach. To jak jest? To takie firmy obowiązuje dystans, a prywatnego restauratora już nie? Wszystkich nas obowiązuje ten dystans i to tak naprawdę do nas należy wybór, czy usiądę w tej restauracji, w tym pomieszczeniu, gdzie nie zachowane są te warunki higieniczne, czy też nie. Tak naprawdę powinniśmy omijać. Są fajne pomysły, żeby zachować ten dystans. Sadzano maskotki, na przykład misie pluszowe, które występowały w roli oczywiście konsumentów, ale po to, żeby nie zajmować tego miejsca, żeby natomiast zachować dystans. I tak naprawdę to my jako konsumenci, korzystając z restauracji, pubu, kawiarni, powinniśmy omijać te miejsce, niech świecą pustkami. Dobrze, panie inspektorze, a jakich miejsc powinniśmy w ogóle unikać? No bo nie chodzi nam w tej rozmowie, mnie przede wszystkim, panu pewnie też, o to, żeby jakąś tutaj panikę siać wśród ludzi, żeby oni się gdzieś tam chowali, ale co powinniśmy robić, żeby się nie narażać, bo z jednej strony mamy takie osoby, które bardzo restrykcyjnie do tego podchodzą, a z drugiej strony osoby, które kompletnie to lekceważą. Na pewno te miejsca dużych skupisk, zwłaszcza dominuje tutaj transport publiczny. Trudno jest, no jeżeli komuś bardzo śpieszy się, nie wsiąść do autobusu, który oferuje nam 50% wolnych miejsc zaledwie. Więc siedzenie, czy też stanie twarzą w twarz z drugą osobą bez osłonięcia nosa i ust jest już ryzykownym zachowaniem. Jednak częste mycie i dezynfekcja rąk pozbawia nas tego, co na tych rękach mamy. Więc kolejna redukcja ryzyka zakażenia. To wszystko, czyli skupiska ludzkie, bliski kontakt, nadmierne na przykład podczas poszukiwania, podczas sklepu, przeglądanie tych towarów bez osłonięcia, dotykanie łapkami towarów, powinniśmy się absolutnie tego wyzbyć, a w takich skupiskach, jakimi są dzieci, na przykład na grupie kolonijnej, gdzie wypoczywają, mają fajny czas wakacji, nie możemy z kolei przesadzać i absolutnie kneblować ust i nosa, mają być zdrowe, z zachowaniem tych dystansów, uczmy je od maleńkiego z higienicznych zachowań. Pański kolega z Małopolski mówi, proszę, nie organizujcie wesel, przyjęć okolicznościowych, powstrzymajcie się od tego. W województwie śląskim duże jest zagęszczenie. Nie czytałem, może pominąłem coś odnośnie takiego ogniska podczas wesela, ale patrząc na Małopolskę, patrząc na inne przykłady, gdzie nie było zakażeń, wystarczyło jedno wesele i po prostu jest fala, to jest czas i miejsce na organizowanie tego typu spotkań towarzyskich, gdzie poza kelnerami to nikt nie trzyma, podejrzewam, dystansu, a maseczek mieć nie może, bo po prostu to jest nierealne.
To jest piękna uroczystość i oby zawsze była taka pełna miłych wspomnień. Mamy oczywiście doniesienia o pojawieniu się nowych ognisk zakażeń wynikających właśnie z uroczystości rodzinnych, czy to wesela, czy to komunie, czy jakieś inne, na przykład często po grzebach również organizowane są te stypy. Są i one niestety zbierają swoje żniwo w postaci zakażeń. Czy zakazać? No jeżeli jest to od dawna planowana impreza, jeżeli są osoby znane, o znanym statusie zdrowotnym, to trudno mówić, nie róbcie tego. Wszystko jednak powinno być oparte o logikę i zasady bezpieczeństwa. Nie wolno nam absolutnie przeoczyć czegokolwiek. Przy tego typu weselach no fajnie jest ograniczać te kontakty do osób tylko i wyłącznie zdrowych. Pod warunkiem, że wiemy, że to są osoby zdrowe. O właśnie, i to jest ten warunek. A jest piękna zasada w medycynie, że każdego pacjenta powinniśmy traktować jako potencjalnie zakaźnego. I ta sama zasada powinna nas w życiu społecznym obowiązywać. Traktujmy tego drugiego człowieka jako potencjalnie takiego, który może sprzedać nam zakażenie. To zawsze wzbudzi w nas jakieś pewne emocje, ale aby te emocje były pozytywne, a nie odbierajmy go negatywnie, czy po prostu dystansujmy się od takiego człowieka. Żyjmy w tym społeczeństwie, bo to jest nasz przywilej, natomiast musimy racjonalnie i bacznie do tego podchodzić. Panie inspektorze, na weselu, gdzieś w kinie, w teatrze możemy być po prostu ewidencjonowani, tak? Czyli można nas pisać z imienia i nazwiska, żeby było wiadomo, w razie gdyby się coś zdarzyło, mówimy tu o zakażeniu, jak nas zlokalizować, tak? Ewentualnie potem nasze kontakty. Jak pan sobie wyobraża, jako śląski inspektor, czyli także odpowiedzialny za teren Częstochowy, pielgrzymki? Niektórzy mówią, nie przesadzajmy, niektórzy mówią, apelują, żeby pielgrzymi może przyszli za rok. No, gdzie jest tu złoty środek, panie inspektorze, bo tych ludzi, czy też będziemy ewidencjonowani, czy też będą rozpisywane nazwiska? Oczywiście, że tak. Pielgrzymki organizowane, sposób zorganizowany, te, które są zgłaszane, przemarsz, który jest zgłoszony, są w pełni identyfikowane. Tam organizatorzy właśnie tych przemarszów i tutaj odbywania w ten sposób praktyki religijnej mają dokładne wytyczne głównego inspektora sanitarnego, jak powinna być pielgrzymka zorganizowana, jak powinna ona odbywać się, jak każdego z nas obywateli obowiązuje zasłonięcie ust i nosa przy wejściu do miejsc publicznych, więc sklepy, kawiarnie, etc., wszelkie te miejsca, podobne zasady. Oprócz tego w pielgrzymce, znaczy, albo generalna zasada, mogą uczestniczyć tylko ludzie zdrowi, mają obowiązek pomiarów temperatury i oceny stanu zdrowia, mają swoje zespoły medyczne, które kwalifikują i bezpośrednio oceniają przydatność do dalszego odbywania pielgrzymki, bądź też w przypadku wystąpienia objawów podejrzanych od razu ustalony jest sposób postępowania z taką osobą, z pielgrzymem. Także jeżeli będziemy stosować się też jako pielgrzymi, jako osoby odbywające tą praktykę do zaleceń głównego inspektora sanitarnego, będziemy odbywać msze święte, spotkania, odbywać miejsca wypoczynku według tych zaleceń, będzie dla nas wszystkich bezpiecznie. I dla pielgrzymujących, i dla osób wewnątrz. Ja nie jestem przeciwnikiem pielgrzymem absolutnie, ani w takim, ani w innym czasie, ale wielu mieszkańców Częstochowy mówi, przyjdą pielgrzymi, zacznie się u nas zdecydowanie większa ilość zachorowań. Prawda to nieprawda, nawet takiej oceny czysto teoretycznej. Do tej pory, analizując ruch pielgrzymkowy, od wielu lat zresztą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie ma chyba największe doświadczenie ze względu na to skupisko ludzi właśnie w jednym miejscu. Odnotowywał głównie problemy natury pokarmowej, które tak naprawdę od wielu lat stają się coraz mniejszym problemem. To świadczy o wysokim poziomie i higieny podczas odbywania tej pielgrzymki, jak również te miejsca, które serwowały posiłki, które zapewniały warunki lokalowe, też stoją na coraz wyższym poziomie. Także myślę, że uczymy się i z roku na rok nabywamy coraz większego doświadczenia, żeby minimalizować jednak to ryzyko. A tak jak mówiliśmy na wstępie, w pielgrzymce uczestniczą ludzie zdrowi. Panie inspektorze, na koniec. Wszyscy myślimy, co będzie mniej więcej w połowie września, w drugiej połowie września, w październiku. Już dzisiaj Ministerstwo Zdrowia mówi tak,
100 tysięcy osób dziennie może się zgłaszać z gorączką, kaszlem, katarem, trzeba będzie prowadzić drive-thru. Pan mi kiedyś powiedział, zgodnie z prawdą zresztą, że województwo śląskie jest bardzo mocno zaludnione i zagęszczone, bo taka jest też prawda. Cały czas mamy przecież te skupiska, jakimi są kopalnie, one nie zostaną zlikwidowane. Jakoś się przygotowujemy do tego, bo jeśli dzisiaj przeczytałem dobrze, to jest taki pomysł, że żeby się dostać do lekarza, trzeba będzie prawdopodobnie przejść test drive-thru i dopiero będzie można przekroczyć drzwi przychodni. Jak się szykujemy na tą drugą falę tutaj w województwie śląskim? Znaczy, to jest problem logistyczny złożony w całym kraju. U nas oczywiście ze względu na ludność, 4,5 miliona osób, musimy zabezpieczyć im miejsce docelowe, udzielenie pomocy lekarskiej, możliwość przetestowania. W związku z tym jest takie powiedzenie, chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. Więc my szykujemy się na tą wojnę w ten sposób, że gromadzimy odpowiednie ilości testów, które możemy wykonywać. Zbieramy informacje o możliwościach docelowych we wszystkich laboratoriach działających na obszarze województwa śląskiego, jaka jest docelowa ich możliwość i wydolność. Musimy w ślad za tym zapewnić odpowiednią ilość środków ochrony osobistej dla ludzi pracujących w ochronie zdrowia i w tych laboratoriach. Musimy wreszcie rozważyć, co będzie w POZ-ach, które powinny świadczyć usługi już nie na zasadzie teleporady, tylko świadczyć usługi dla osób, które bezpośrednio do nich się zgłoszą. To jest wyzwanie logistyczne duże. A czego się obawiamy w tym okresie? Obawiamy się koincydencji, czyli takiego współistnienia zakażeń wirusowych wynikających z zakażeniami wirusami grypy i grypopodobnych z COVID-em. Nie da się ich absolutnie odróżnić od siebie na podstawie obrazu klinicznego. Jedynym takim wyróżnikiem będzie diagnostyka laboratoryjna. Więc skupiamy się na tym, jak poprowadzić szybko, skutecznie właśnie sposób zabezpieczenia nas jako obywateli, zaleceniu kwarantanny, wydaniu decyzji, etc. To są działania, które już nas nauczyły wiele, ale jeszcze wiele przed nami. Będziemy przygotowani? No to mocno na pewno? Staramy się cały czas przygotowywać według tego powiedzenia. Chcesz mieć pokój? Szykuj się na wojnę. Dobrze, i ostatnie pytanie. Panie inspektorze, patrząc na tę informację, 100 tysięcy osób może być zgłaszać się z takimi problemami jak przeziębienie, katar, kaszel, gorączka. Widzi pan szansę na to, żeby dzieci wróciły do szkół? Mówiło się, dzieci nie chorują. 17 dzieci COVID, z tego czego 5 zostało w szpitalu. Znaczy, na szczęście przebieg tej choroby u dzieci jest w sposób bardzo łagodny, albo wręcz albo skąpoobjawowy, albo wręcz bezobjawowy. I to bardzo dobrze przemawia. Jestem oczywiście za uwolnieniem nauki w szkołach, bo tego typu nauka zdalna jednak, mimo że zdała egzamin w tych trudnych czasach, to nie może być według mojej oceny trwale kontynuowana. Jednak praca nauczyciela, placówka szkolno-wychowawcza służy ku lepszemu przekazywaniu treści i wiedzy. Więc czy dzieci? O dzieci bym się raczej nie martwił, jeżeli chodzi o sam COVID. Zawsze fale zachorowań dotyczyły tych właśnie sezonów grypowych, czyli jesień i wiosna. Miernikiem pewnego rodzaju absencji dzieci w szkole było to, jak się rozwija fala zachorowań właśnie wirusowych. Bardziej obawiałbym się osoby starsze, no, które powinniśmy chronić. No tak, ale dzieci mogą wrócić z tym i teraz jeszcze, no, muszę niestety zadać jeszcze jedno pytanie. Rząd litewski mówi, będziemy się starali prowadzić dzieci od pierwszej do trzeciej klasy do szkoły. We Włoszech też przygotowują się na to, żeby dzieci wróciły do szkół, ale nakazano na przykład zakup ławek, w których tylko jedno dziecko może usiąść. My też szykujemy, znaczy pana koledzy, główny inspektor sanitarny, z pana wiedzy, szykujecie jakieś wytyczne, jakby ta nauka miała wyglądać, czy te klasy miały być podzielone, czy teraz skupisko 30 dzieci, tak jak było, tak ona ma funkcjonować, w założeniu, że nauczyciel nie ma już 15 czy tam 10 lat, tylko zdecydowanie więcej. To jest problem, który na pewno jest rozstrzygany w chwili obecnej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Tak jak powstały zalecenia dla otwieranych na nowo przedszkoli, żłobków, tak w tym sezonie jesiennym na pewno będą zalecenia co do funkcjonowania placówek oświatowych już prowadzących nauczanie w szkołach czy wczesnych, czy późniejszych.
ale na razie ich nie znamy. Na razie ich nie znamy, na pewno trwają prace nad nim. Dobrze, panie inspektorze, myślę, że za jakiś czas się spotkamy. Myślę, że pana wiara w człowieka przyniesie efekty. O tym się przekonamy. Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny był moim państwa gościem. Dziękuję, panie inspektorze, za poświęcony czas. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia i mam nadzieję, że ta wiara będzie w nas trwać, rozwijać.